kwietniu rusza Narodowy Spis Powszechny. Tych, którzy nie spiszą się sami, może odwiedzić rachmistrz. Kandydaci na rachmistrzów mogą się zgłaszać do 9 lutego. Aby zostać rachmistrzem spisowym, należy być osobą pełnoletnią, mieć nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Nie można być natomiast skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Chętni po szczegółowe informacje mogą dzwonić pod numer telefonu 59 848 83 21 lub uzyskać je osobiście w pokoju 100 Słupskiego Ratusza. Rachmistrzowie od kwietnia do czerwca będą przeprowadzać z mieszkańcami wywiady bezpośrednie lub telefoniczne. Zanim jednak kandydaci rozpoczną pracę, przejdą szkolenie i zdadzą egzamin. Spisywać będą tylko ci, którzy uzyskają najlepsze wyniki na egzaminie. W Słupsku rachmistrzów będzie maksymalnie 38. Każdy z nich za wypełnienie jednej ankiety dostanie 6 zł brutto. Odpowiadanie na pytania rachmistrza będzie tylko jedną z form udziału w spisie. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że większość z nas dokona samospisu drogą elektroniczną. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy.